Jak już wiecie, lubię kamienie, a z kamieliny to też kamienie. Tutaj moja kolekcja amonitów, które pochodzą z Madagaskaru i są przepięknie skalcytowane. To, co się tak pięknie mieni, taka część opalizująca, to jest ta wierzchnia warstwa muszli, którą się szlifuje, żeby dojść do listeczkowych wzorów. A te listeczkowe wzory to są tak zwane linie lobowe. Są to przegrody, które głowonóg robi sobie w środku w miarę swojego wzrostu. I te tutaj, to, wyglądają jak pokręcone futerka. A niektóre z kolei wyglądają jak listeczki. Naprawdę są piękne. Wszystkie mają właśnie tą skalcytowaną formę. A tu widać, że kamień. Po odpowiednim oszlifowaniu można uzyskać właśnie taki efekt. Są ciężkie. Momentami to wygląda, jakby były z bursztynu. A to po prostu kalcyt. Ja nie mam akurat takich okazów, które by były w całości z tak zwanym amolitem. Jest to ta bardzo cieniutka warstwa, która się pięknie potrafi mienić. Czasem odpowiednio wyszlifowana. Jest wykorzystywana do biżuterii, ale ja niestety nie mam takich. Mam tylko takie, które świecą się fragmentarycznie. Potrafi to pięknie opalizować. Czerwono, zielono. Jest to taka spodnia warstwa od tego, co jest na wierzchu muszli. Nie wiem, czy to uda mi się uchwycić. Tutaj w środku ta część jest niezaszlifowana. Niestety nie widać tego. Ciężkie. Naprawdę są ciężkie. Zupełnie jakby ktoś zrobił je z bursztynu. Mam ich trochę. O, tutaj bardziej będzie widać tą część błyszczącą. Ale ponieważ są mocno wyszlifowane, więc też świeci się to jak lustro. Trzeba ruszać je pod odpowiednim kątem. No, podobnie jak z opalem. Potrafią się przepięknie błyszczeć albo mieć tę warstewkę linii lobowych. Czyli futerek albo listeczków. Są przeróżnej wielkości. Są w miarę popularne. Najwięcej na rynku jest ich z Madagaskaru albo z wyspy Reunion. Naprzodują oczywiście w sprzedaży Chińczycy. Te dwa okazy tutaj to nautilusy. To są skamieniałe formy łodzików, a łodziki to są jedne z najstarszych istot żyjących na Ziemi. Bardzo ciekawe stworzonka. Ich muszle są bardzo popularne. To są takie muszle, według których określa się tak zwaną złotą spiralę. To też jest kawał grzmota. Nie mam takich ładnych, spektakularnych okazów, ale mam za to okaz, gdzie zaczęły się już krystalizować w formie kryształów, kryształy kalcytu. Też widać zachowane linie lobowe, które nie są tak może spektakularne jak w amonitach z Madagaskaru. Ten tutaj jest mniejszy. Oczywiście one są przepięknie wyszlifowane, dlatego takie błyszczące jak szkło. Ale gdyby się przyjrzeć, tutaj jest cała masa maleńkich kryształków. Także to są takie dwa moje okazy.
ale te odłożymy. Tutaj mam dwa skamieniałe goniatyty. Te z kolei znajduje się w Maroku. Oczywiście też mają ileś tam set milionów lat. Wszystkie są w szarej, kamiennej barwie. Bardzo często są wykorzystywane do robienia talerzy, popielnic, ponieważ mają bardzo mocny kamień. Te cztery tutaj to amonity do Uvillaceras. Ja może nie będę się popisywała tymi wszystkimi nazwami. Generalnie to jest lala bleble jakieś ceras. I wszystkie te amonity właśnie są jakieś cerasy. Ja mam tutaj ściągę do tego. Ale te nazwy niewiele mówią. Po prostu mam je pozapisywane na karteczkach. To jest w formie tak jak się je wydobywa. Lekko jest zachowana ta część wierzchnia, która czasami opalizuje na taki leciutko niebieski kolor, trochę jak kamień księżycowy. Ciężkie oczywiście. W środku mocno skamieniałe. Przez handlowców często są nazywane kozimi rogami. Można znaleźć faktycznie duże okazy, które są też pięknie wyszlifowane z tej nieciekawej warstwy i są zostawiane właśnie takie dwie wypustki, które wyglądają dla handlowców jak kozie rogi. A dla niefa handlowców, gdyby nie to, że są ciężkie, to wyglądają właśnie jak z bursztynu. To wszystko to jest piękny kalcyt, piękny bursztynowy kalcyt. Jeżeli pozbędziemy się tych wszystkich linii, no to uzyskamy takie grubaski. Tutaj widać, jak szły te linie lobowe, jak sobie ten amonit budował to. A tutaj są listeczki. Te listeczki bardzo lubię. One są po prostu piękne. A tutaj jest nie do końca wyszlifowany. I w środku jest właśnie też zachowana ta część, jak w takim surowym, nazwijmy to. I wygląda to w ten sposób. Również piękny kalcyt. To też ciekawy okaz, jak dla mnie. Co prawda to nie jest amonit, ale jest z miejsca, które teraz jest trudne politycznie, czyli z Półwyspu Karcz na Krymie. Tam występuje bardzo dużo wulkanów błotnych i jest takie miejsce, gdzie właśnie jest bardzo dużo tego rodzaju skamielin. To jest dosyć kruche, bardzo się sypie. Wygląda to jak właśnie taka skamieniała warstwa błota. W środku, w tych muszlach, tutaj one są tak maleńkie, że nie będzie tego widać. Ale są kryształki wiwielnitu, które właśnie z tego miejsca nazywane są karczenitem. I występują w tej formie tylko tam. Wiwielnit jest o tyle ciekawym minerałem, że w skamielinach szkieletów zwierząt potrafi wytworzyć piękne struktury mineralogiczne kostne w zębach, w kościach, tworzy takie niebiesko-zielonkawe formy. No i same kryształy wiwielnitu w czystej postaci są piękne, aczkolwiek potrafią być bardzo nietrwałe. Niestety nie posiadam wiwielnitu w jego czystej postaci.
Ale to taka ciekawostka z Półwyspu Kerch. Tutaj rosyjskie amonity. Oczywiście piękna nazwa. La 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 ceras. Dlatego nie będę się popisywała tymi wszystkimi wymienieniami. One nie mają jakichś szczególnie polskich odpowiedników. Ten tutaj jeszcze jest w swojej oryginalnej, nazwijmy to, skorupce amolitowej. W środku oczywiście kamień. I to, co tutaj widzimy, to są malutkie kryształki pirytu. To jest siaczek żelaza, który, tak jak na Madagaskarze, wszystkie wypełniają się w miarę możliwości kalcytem. Tak te w tym miejscu na Ziemi wypełniają się pirytem. Tutaj jest drugi taki okazik, też spirytyzowany. I jeżeli się uda go ładnie wyszlifować, to właśnie to, co się tak pięknie na złoto błyszczy, to jest spiryt. I otwarte linie lobowe. Czyli te wszystkie przegrody, które to stworzonko robi sobie od maleńkości, od bycia maleńkim stworkiem. Pomyśleć, że to wszystko to jest jakiś Devon albo inny baton Oxford Jura. Ten pozornie nieciekawy kamień jest z Wielkiej Brytanii. Jego urok polega na tym, no to pozornie nic nie widać, okrągły kamień, ale wiem, że nawet są jakieś komercyjne kopania na wybrzeżu, gdzie przy odpowiednim stuknięciu można wydobyć takie coś. Negatyw i pozytyw. Naprawdę bajka. Może kiedyś też mi się uda trafić na takie odkrywanie świata. No patrzcie, kawałek jak beton niemalże. Zresztą jest to ciężkie, naprawdę jest to ciężkie. A w środku taka bajka. Mówię, przy odpowiednim stuknięciu one się pięknie otwierają. Mam jeszcze dwa takie, ale ten jest bez pokrywki. Kawał grzmota naprawdę czuć w ręce. Tutaj jest taki cicibulek maleńki. I tutaj taki kamień. No bo to jest kamień. Chociaż kiedyś sobie żyło. No i tutaj też widać. Fragment wystaje. I tutaj mam tylko, ponieważ mi się po prostu stłukło. Malutki negatywek i amonit. To tutaj to jest drugi amonit. To są czasami takie całe kule skłębionych amonitów. Także nigdy nie wiadomo, czy w jakimś brzydactwie pozornym nie kryje się skarb. Piękne. Te cibelki tutaj to są amonity z południowego wybrzeża Wielkiej Brytanii. To jest z rejonu Devonshire czy coś takiego.
mapkę załączę. Te akurat są z miejsca, które z miejscowości i plaży, które się nazywa Lyme Regis. To wszystko jest też spirytyzowane. Są tylko dwie plaże, gdzie turyści mogą w miarę bezpiecznie i bez ograniczeń szukać sobie takich amonitów, ponieważ pozostałe plaże są albo zagrożone osunięciem klifów, albo po prostu niedostępne. Ja mam malutkie okazy, właśnie specjalnie daję je na kartce w kratkę, żeby było widać, że to są ciubelki, ale można też znaleźć oczywiście duże. I też podobna historia. Szuka się je w kamieniach. Podobno właśnie forma spirytyzowana jest dużo bardziej trwała. Też są różne. I też nie będę się popisywała, który to ceras, bo na przykład ten jest inny od tego. Także każdy jest z nich to jakiś ceras. Też wygląda jakby były z błota, ale ten kamyczek wbrew pozorom jest ciężki. Z drugiej strony jeszcze mniejsze cibelki. Także wyjeżdża się na taką plażę i w prawne oko szuka skarbów. To też jest jeden mniejszy nałożony na ten większy. Naprawdę, one są po prostu doskonałe. Te tutaj z kolei pochodzą z wybrzeża z Yorkshire. To jest środkowa Anglia na wschodzie. Pozorne kawałki betonu, no bo tak to wygląda. Mało imponujące. Ale też przy odpowiednim stuknięciu są takie. I tam właśnie na tamtym wybrzeżu w środkowej Anglii one nie są spirytyzowane, tylko to znowu jest kalcyt. Także wyglądają jak szklane małe stworzonka wkomponowane w beton. Bajka, prawda? Taki beton. Ten tutaj to, jak widać, nazywa się Grammoceras. Mogę łatwo i szybko wypowiedzieć, bo nie jest trudny. Ten tutaj, malutki, to jest Promicroceras. To jest oczywiście wszystko dla tych, którzy się tym bardzo fachowo zajmują, te wszystkie nazwy. Bo ja, gdybym na przykład znalazła tego i tego, to musiałabym dokładnie wiedzieć, jakie mają linie lobowe. Widać, że one się troszeczkę różnią, ale jak człowiek nie siedzi w temacie, to nie wie, czy to jest ten promi ceras jakiś tam, czy to jest grammo ceras. Dlatego mówię, ja się posiłkuję różnymi źródłami, natomiast dla mnie to są takie czary-mary, jak w takim ciężkim, brzydkim betoniku, w takiej skale. Tak jak podobnie przy tych kamiennych bułach, tak tutaj można znaleźć taką bajkę. Malutki cibelek. Wszystkie to są cibelki. Tu są dwa różne, ale ponieważ mam je pojedynczo, to przedstawię je razem. Ten znowu jest z Wielkiej Brytanii. Znowu jest w takim łupku, nieciekawo szarym. Te tutaj są tak mocno sprasowane, że bardzo rzadko znajduje się w innej formie niż takiego plaskacza.
Tego tak nie widać. No ale to jest zdecydowanie sprasowany plaskacz. Gdzieś te siły ziemskie inaczej działały niż tutaj, gdy to się odkładało i mogły te amonity się zachować w takiej formie, gdzie dostawały się minerały i wypełniały muszle. A tutaj jedynie zostały plaskate. Ale widać. Także te również są z środkowej Anglii. A ten tutaj, kolejny z terasów, jest z Madagaskaru. Jakaś handlowa nazwa to jest Pawlus, Pawlow. One wszystkie z kolei są bardzo mocno wyłapnione. Zresztą podobnie jak i nasze w Polsce. Jak cała Jura jest przecież usiana takimi skamielinami. I Lubelszczyzna też, co zaraz Wam pokażę. No właśnie, amonit jest po prostu formą doskonałą. Te tutaj, to kiedyś zdarzyło mi się samej wydziabać. A, i jeszcze to. No to jest akurat nie amonit, ale też skamielina. I to wszystko jest z Gnaszyna. To jest dzielnica Częstochowy czy za Częstochową i tam można właśnie wydobyć takie cuda. Takiej pomarańczowej ziemi. Co prawda wtedy nie byłam na poszukiwaniu amonitów, a na poszukiwaniu septarii, które też mam. To są takie wielkie kamienne buły, które po rozłupaniu mają w sobie różne formy kalcytowe albo wzory. A też z wierzchu wyglądają jak zwykłe, nieciekawe kamienie. No ale jest to miejsce, gdzie kiedyś tam sobie hulał jakiś praocean, pramorze, praróżne pra. I tak to właśnie wygląda w takiej ziemi. To są całe zlepki. Jakby pewnie to rozłupać, to też pewnie by się znalazł tam jakiś amonit albo mniejszy małż. I to są właśnie nasze z Gnaszyna. Mam też maleńkie okazy, no już nabyte drogą kupna oczywiście. Te z kolei są spirytyzowane i są z okolic Łukowa. To jest w województwie lubelskim. I to też są całe, można całe takie przeogromne bryły znaleźć, składające się z amonitów, muszli, amonitków. Ja mam takie maleńkie, ale w miarę widoczne i spektakularne.